tym filmie opowiem Ci, jak zrobić naprawdę dobre zdjęcia mieszkania na sprzedaż. To już trzeci film poświęcony temu tematowi. W tym konkretnym filmie zajmę się tylko obróbką zdjęć w darmowym programie. Jeżeli masz już swoje zdjęcia, to oglądaj dalej ten film koniecznie. Jeżeli przygotowujesz się do zrobienia sesji, koniecznie obejrzyj całą playlistę, całą serię, bo wszystkie te filmy razem dadzą odpowiedź na pytanie, jak zrobić bardzo dobre zdjęcia mieszkania na sprzedaż. Zanim zajmiesz się edycją zdjęć, najpierw sprawdź, jakie wymagania co do fotografii, co do tych zdjęć ma konkretny portal, na który chcesz je wgrać. Ja zrobię ten film na przykładzie wymagań Oto Domu, czyli jednego z największych i najbardziej popularnych portali. Jest spora szansa na to, że większość portali będzie miała te wymagania albo wręcz takie same, albo bardzo podobne. Jak widzisz, najważniejszym wymaganiem Oto Domu jest wgranie zdjęcia w formacie 5x3. Większość aparatów czy telefonów domyślnie robi zdjęcia w formacie 4x3. Co to oznacza? No, że jeżeli wgramy takie zdjęcie 4x3, to część kadru u góry i u dołu zostanie ciachnięta przez automat, no i wyświetli się tylko część. No ale po co zostawiać możliwość cięcia naszego zdjęcia jakiemuś algorytmowi, skoro możemy sami przygotować takie zdjęcie do wgrania? Przechodzimy na stronę canva.com. To narzędzie online służące do edycji zdjęć, nawet w bezpłatnej wersji, oferuje tyle narzędzi i możliwości, że w zupełności nam wystarczą do edycji takiej sesji mieszkania na sprzedaż czy na wynajem. Zaczynamy od tego, żeby stworzyć nowy projekt o proporcjach podanych przez Oto Dom. Wgrywamy swoje zdjęcie i przeciągamy je do obszaru roboczego. Teraz będziemy mieć możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, co usuwamy, co wycinamy, a co zostawiamy na widoku. Przeciągamy drag and drop. Według mnie lepiej będzie zostawić podłogę, a wyciąć sufit. Automat zrobiłby to inaczej. Najprawdopodobniej wyciąłby porówno, zarówno od dołu i od góry. Kolejny krok. Wyprostuj swoje zdjęcie. Przeciągnij na swoje zdjęcie z zakładki elementy ekierkę skalowalną. Zrób ją półprzeźroczystą, stosuj ją jako punkt odniesienia. To będzie taki twój sztuczny horyzont, do którego dopasujesz odpowiedni obrót zdjęcia. Drugą możliwością kadrowania jest najpierw wypełnienie obszaru roboczego jakimś krzykliwym i przykuwającym wzrok kolorem, na przykład czerwonym albo żółtym. No i następnie wgranie naszego zdjęcia na górę tego koloru. Po odpowiednim rozciągnięciu naszego zdjęcia uzyskamy efekt ramki. Właściwie takie wyróżnienie jest często płatną opcją wyróżnienia na wielu portalach. Także właśnie w tym momencie sprzedałem Wam trochę takiego cebula dealsa na to, żeby osiągnąć to za darmo. Także jeżeli lubicie takie lifehacki, takie cebula dealsy, no to klikajcie łapkę w górę. Kiedy klikniecie sobie w zdjęcie, no to zobaczcie, u góry macie kilka kart. Nas najbardziej będzie interesowała karta dostosuj. To tam jest kilka suwaczków, które dodadzą takiego ostatniego sznytu, które sprawią, że nasze zdjęcia mieszkania na sprzedaż będą wyglądały dobrze i profesjonalnie. Pobawcie się i potestujcie. Ja proponowałbym dodać kilka punktów jasności, kontrastu i nasycenia. Raczej zignorowałbym inne filtry i efekty, no bo one już mieszają trochę w kolorach i to sprawiłoby, że mieszkanie będzie wyglądało nieprawdziwie, nienaturalnie, nie tak jak w rzeczywistości. Jedynie zastanowiłbym się nad dodaniem winiety. Winieta to takie charakterystyczne niedoświetlenie zdjęcia w jego rogach, no ale dodałbym ten efekt tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pasuje do waszego wnętrza. A według mnie taki efekt pasuje raczej do takich wnętrz starszych, klasycznych, w starszych budynkach, takich ciepłych i domowych. Efekt winiety raczej by nie pasował do nowego, nowoczesnego, loftowego designu mieszkania. Dlaczego winieta właśnie kojarzy się w ten sposób? Tłumaczę to w pierwszym komentarzu. No tutaj już w tym filmie to za dużo czasu by zajęło. Dotarliśmy do połowy. Przed nami jeszcze
dużo trików edycyjnych, ale jeżeli podobało Ci się to, co dotąd pokazałem, no to kliknij lajka właśnie teraz. Aż chce się tworzyć kolejne treści, kiedy mam jakąś tam informację zwrotną od Was. Ja nazywam się Darek i prowadzę firmę, która kupuje mieszkania za gotówkę. Właściwie mam tam trochę gotówki w walizce za mną, więc jeżeli sprzedajesz mieszkanie, to mogę je kupić. Zobacz, jak dostać te pieniądze i gratisy i wiedzę dla sprzedających mieszkanie z tej walizki w opisie poniżej. Tam jest link, kliknij go koniecznie. Co jeszcze warto zrobić, edytując zdjęcie? Wstaw dyskretny znak wodny do każdego elementu sesji. Niech ten znak wodny zawiera Twoje imię, nazwisko, być może numer telefonu. Zrobisz to z zakładki tekst. Potem u góry pojawi się pasek z dodatkowymi przyciskami. Tam też jest opcja dodania przeźroczystości czy półprzeźroczystości, czyli suwaczkami sobie wszystko dostosujesz tak, żeby wyglądało odpowiednio. Dlaczego warto dodać ten znak wodny? To zabezpiecza przed kradzieżą zdjęć. Drugi argument za tym, żeby dodawać znaki wodne. Te zdjęcia mogą się wyświetlać także poza główną stroną z Twoim ogłoszeniem, poza tym miejscem, gdzie jest opis. To mogą być inne strony czy podstrony portalu, gdzie ten potencjalny kupujący nie zawsze będzie miał pod ręką numer telefonu. No i kolejna opcja, zdjęcia mogą się wyświetlić w ogóle zupełnie poza portalem ogłoszeniowym. Na przykład mogą się wypozycjonować w wyszukiwarce grafiki Google'a. Wiecie pewnie, jak to wygląda, są tylko kafelki ze zdjęciami, dlatego warto mieć tam ten numer telefonu, żeby nie stracić takiego dobrego kontaktu. Do wyróżnionego zdjęcia wstaw naklejkę w ciekawym kształcie i z przykuwającym wzrok hasłem. Niech ta naklejka ma jasny kolor i angażującą treść. Na przykład zdążysz zobaczyć przed innymi. Teraz obniżka ceny. Zapraszamy na dni otwarte lub inne hasło, wedle uznania oczywiście. Ważne, byle to hasło było prawdziwe. Dobra i skuteczna sprzedaż mieszkania to nie tylko sesja zdjęciowa. Kliknij w miniaturkę, która właśnie się pojawiła. Oglądaj kolejne filmy. Subskrybuj mój kanał, bo dzielę się wiedzą. Jeżeli sprzedajesz mieszkanie, zainteresuj się tą walizką za mną. Zainteresuj się sposobem otwarcia tej walizki, który opisuję w opisie filmu na dole.